Jaką rolę odgrywają w Rosji dziennikarze? Czy byli przygotowywani do tej wojny? Czy oni też są odpowiedzialni za zbrodnie wojenne? O tym dzisiaj w Układzie Otwartym. Jak zawsze chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy wspierają mój program i serdecznie zapraszam do dołączenia tego grona, najlepiej za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Tam jest mój profil, można wejść i dołączyć. Zapraszam na rozmowę. Bogusław Chrobota, redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Witam Państwa, dzień dobry. Jaką rolę odgrywają dziś w Rosji dziennikarze? Dziennikarze żadną. Ma dziennikarzy w Rosji, wszyscy ci, którzy byli dziennikarzami, którzy zachowali jakieś pozory przyzwoitości przynajmniej, wyłączyli się z mediów. Największe niezależne media zawiesiły działalność, a tacy ludzie jak choćby nasza przyjaciółka Polaków, Ariadna Rokossowska, 24 lutego pokazała świeczkę na czarnym tle na swoim koncie Facebooku i zamilkła. Mhm. Uznała, że to nie jest czas, kiedy jest miejsce i pora na dziennikarstwo niezależne w Rosji. A ci, którzy zostali, nie są dziennikarzami i tego dotyczy ten mój artykuł, o którym pewnie będziemy rozmawiali. To jest tak, artykuł, proszę Państwa, tak wygląda. Nürnberga dla Heroldów Wojny i mówi właśnie o tym, że nie należy tych ludzi, którzy uprawiają propagandę na rzecz Putina i pełnią w Rosji rolę komunikatorów, nie nazwę ich dziennikarzami, nie należy ich uznawać i honorować jako uczestników normalnego obiegu medialnego, tylko są to po prostu ludzie, którzy nie tylko są propagandystami, bo gdyby to była tylko propaganda, to ja bym się nie czepiał. Propagandystów mamy również w Polsce. Natomiast to są ludzie, którzy nakręcają sprężynę wojny. To są ludzie, którzy tworzą klimat do zbrodni, którzy je usprawiedliwiają, którzy znajdują odniesienia moralne do tego, co czyni Putin. I w tym samym stopniu, co pociągający za spust, ponoszą odpowiedzialność za te zbrodnie na Ukrainie. Opowiedz o tych ludziach, kim oni są, bo tu w tym numerze rzepy to product placement, ale nieopłacony. Ja zobaczcie Państwo, swoją drogą, tak wygląda papierowa gazeta. Tak, właśnie, to jeszcze istnieje coś takiego. Ja przyznam, ostatni raz widziałem papierową gazetę 5 miesięcy temu, kiedy Piotr Zaremba tu przyniósł do studia też w papierowy. Nie korzystam, ale korzystam z treści. To opowiedz o tych ludziach, których tam pokazujecie. Bo to są bardzo ciekawe postaci. To jest kilka osób z kilkudziesięciu, wręcz kilkuset. To jest na przykład Dmitrij Kisielow, to jest Olga Skabijewa, to jest Margarita Simonian, to jest Władimir Sołowiow. To są generalnie ludzie telewizji. Wszystko. Są prowadzący programy autorskie najczęściej w różnych kanałach telewizji rosyjskiej. Z tym, że Simonian jest szefową RT, dawniej Russia Today, która była edukowana w Stanach Zjednoczonych. Bywała na stypendiach w Stanach Zjednoczonych. Tą umiejętność języka angielskiego i znajomość tamtejszych realiów przekłada dzisiaj na po prostu obelżywe zdania na temat demokracji zachodnich, a zwłaszcza Amerykanów. Russia Today była zawsze tubą propagandową, ale robioną niezwykle profesjonalnie. Pamiętam czas, kiedy Russia Today była w każdym zachodnim hotelu, w każdej sieci zachodniej była dostępna. I problem jest w tym między innymi, że nadal jest. Ja jeszcze może wspomnę Dmitrij Kisielowie. To jest taki człowiek, który na początku lat 90. był rzeczywiście demokratą, który potem po rozpadzie Związku Radzieckiego znalazł się na Ukrainie, prowadził tam programy telewizyjne. W pewnym momencie zaproponowano mu powrót do Rosji. Rozpoczął działania w telewizji rosyjskiej, stał się jednym z kierowników i gwiazd tejże telewizji i zmienił kompletnie poglądy. Znaczy, zaczął pluć na kraj, który dał mu przestrzeń twórczą i pieniądze, czyli Ukrainę. Jest dzisiaj jednym z największych wrogów. Tylko zacytuję jeden fragment. Rosja jest jedynym krajem na świecie, który faktycznie może obrócić Stany Zjednoczone w napromieniowany popiół. Ta wyspa, mowa o Wielkiej Brytanii, jest tak mała, że wystarczy jednej rakiety Sarmat, by obrócić ją w nuklearne zgliszcza. To mówi człowiek, który był kiedyś normalnym dziennikarzem na Ukrainie. Więc dzisiaj jest
Co ma to wspólnego z dziennikarstwem? Jest coś takiego w naszym zawodzie jak relatare ferro, czyli przywoływanie opinii cudzych i przedstawianie ich w sposób uczciwy, rzetelny, profesjonalny i tak dalej. Gdyby to był cytat z kogoś z Kremla, gdyby ten człowiek to zacytował i odniósł się do tego pozytywnie bądź negatywnie, ponieważ publicysta ma prawo się odnieść pozytywnie bądź negatywnie. Nie, on sam ukuwa to hasło. Mhm. On sam buduje taką metaforę. On po prostu straszy. Co to wspólnego ma z dziennikarstwem? Nie wiem. Problem, jak powiedziałem, polega też na tym, że to RTE, czyli dawniej profesjonalna Russia Today, a dzisiaj no, bat propagandowy na elity Zachodu, finansowane przez Putina, rząd wciąż jest w tych hotelach. No ale Unia Europejska wręcz Pekinu, zakazała nadawania. Od Pekinu przez Singapur, Dubaj, Katar, no tak, Riad, w sensie tak. po całą Afrykę, po dużą część Ameryki Południowej, po Kubę. RT jest ciągle obecne na antenie. I teraz turyści na przykład niemieccy, brytyjscy jeżdżący do Varadero na Kubie mają z tym kontakt. I mój tekst, mój apel jest skierowany właśnie do opinii publicznej europejskiej, amerykańskiej, jednym słowem do opinii wolnego świata, żeby doskonale wiedzieć, co to jest. Mhm. Bo ludzie to oglądają, choćby w tych hotelach w Egipcie, czy w Maroku, czy gdziekolwiek indziej, i uważają, że to jest przekaz dziennikarski. To no poza tym powiedzmy jeszcze, że przecież w wielu z tych krajów, w których ta RT jest pokazywana, to są kraje, które opowiadają się po stronie Rosji w tym konflikcie. Nam się wydaje, że cały ale świat jest po jednej stronie, a tam, daj mi, proszę cię skończyć, bardzo wiele państw, jak weźmiemy ilościowo, tak, liczbę ludzi, którzy zamieszkują kraje, które wspierają Rosję, to pewnie będzie ich więcej niż tych, którzy są po tej stronie, która nam się wydaje naturalna. I do nich trafia ten przekaz. Tak jest. RT. I co więcej, między innymi dlatego, że ten przekaz tam trafia, te poglądy na tą wojnę są właśnie takie. Natomiast oczywiście Rosja od zawsze, od czasów carskich właściwie, przez sowieckie po dzisiejsze, posługiwała się przekupstwem. Ja mam takie na przykład przedziwne zupełnie relacje z panią ambasador Indii w Polsce. Wspaniałą kobietą, bardzo zaangażowaną w sprawy swojego kraju. I mamy fundamentalny spór na temat tej wojny. Okazuje się, że rząd indyjski stoi po stronie Putina. Chociaż po drugiej stronie Himalajów są Chiny, z którymi jest w permanentnym konflikcie, które też są po stronie Putina. Otóż tutaj chodzi o interesy po prostu. Ten sankcje europejskie i amerykańskie wobec Rosji spowodowały, że te surowce, które miały dotrzeć do Europy, płyną teraz szerokim strumieniem do Indii i do Chin. Są te kontrakty poszły 100, 200, 300% do góry. Dzięki temu, że Europa nie kupuje tych surowców, są one dużo, dużo tańsze i dzisiaj korzystają na tym kraje takie jak Indie czy Chiny. Co do Chin, nie mamy złudzeń. To jest totalitaryzm, to jest kraj bratni w sensie systemu władzy z Rosją, ale demokratyczne Indie, no moim zdaniem, powinny w tym sporze stanąć po stronie demokracji i wolności. No, stoją niestety po złej stronie i na ten temat dyskutujemy. Opowiedz jeszcze proszę o tych pozostałych osobach. Ja tutaj przepraszam wszystkich państwa, którzy słuchają tego programu na platformach podcastowych. Powiedziałem, że Boguś pokazuje gazetę, wy ją nie widzicie, ale uwierzcie, że ona tutaj leży. No, Olga Skabiejewa i Ewgeni Popow. To jest małżeństwo dziennikarskie. To jest małżeństwo. Tak, też zarobiło ogromne pieniądze. Na jednej z anten. Tak, i to są ludzie, którzy no, mają codzienny program, podobnie zresztą jak chyba najgorszy z nich, czyli Władimir Sołowow. To jest człowiek, który ma codzienny... Sołowiow. Który ma codzienny program na antenie jednej ze stacji telewizyjnych rosyjskich, Rossiya 1. I to jest 1,5 godziny popisu retorycznego, gdzie on operuje niebywale barwnymi metaforami, kiedy opowiada o tym, jak świat zachodni jest zły, jak dostanie lanie od najlepszej armii świata, czyli armii rosyjskiej i jej genialnego przywódcy.
Jest to człowiek skrajnie zdemoralizowany. Pamiętam, jak na początku konfliktu, w momencie, kiedy objęto sankcjami majątki oligarchów, on się użalał, że ma dwie wielkie wille nad jeziorem Como i został od nich odcięty. Rzeczywiście te wille zostały najpierw potraktowane przez Włochów brutalnie, szprejem napisano, co sądzę, co Włosi sądzą o Sołowiowie. Natomiast potem one zostały przejęte przez służby skarbowe włoskie. Natomiast ja przypadkiem mam znajomego, który mieszka nieopodal. No i on opowiadał, jakie są obyczaje tegoż Sołowowa, który ma czwórkę dzieci i który regularnie tam przyjeżdżał. Stać go było na to, żeby każde z jego czworga dzieci miało osobnego ochroniarza. W związku z tym pytanie, jak dobrze zarabiają dziennikarze w Rosji, że nie tylko stać na dwie wille nad jeziorem Como i pewnie wiele, wiele innych w innych częściach świata, już nie mówiąc o Rosji, ale żeby jeszcze każde z dzieci mogło mieć na miejscu we Włoszech ochroniarza. No to są, redaktor naczelny Rzeczpospolitej nie ma dwóch willi nad jeziorem Como, czy ani nad innymi jeziorami masz? Powiem tak, nie mam willi i nie mam nad żadnym jeziorem na świecie. Mam dom, co prawda, w Warszawie, ale nazywanie tego domu wielką willą jest przesadne. Natomiast tego człowieka na to stać. To są, tak naprawdę są oligarchowie mediów. To są oligarchowie nominowani, usadzeni w tych mediach przez władzę, którzy zarabiają gigantyczne pieniądze. W jakiej formie, to ja nawet nie wiem, bo sobie trudno wyobrazić sobie, jakby popatrzeć nawet na te zarobki państwa Skabiewy i Popowa, no to nie są to takie wynagrodzenia, jakie ich kwalifikują do majątku, który realnie posiadają, bo to jest tam... A jaki majątek oni posiadają? No, mówi się, że to jest kilkadziesiąt milionów dolarów, prawda? Aha. W nieruchomości w samej Moskwie. Zresztą to jest opisane w Rzeczypospolitej, odsyłam. Ja wiem, że w tym programie gazety papierowej się raczej nie promuje, ale to wszystko na naszych stronach internetowych. W związku z tym... Jak widzisz, promuje się. Tak, te biografie łącznie z wyliczeniem aktywów posiadanych przez tych państwa są dostępne na naszych stronach, ale no to są dziesiątki milionów dolarów, które jakimś cudem trafiają na konta tych ludzi, a może w gotówce do... Po prostu przedsiębiorcze. Tak, są przedsiębiorcy bez wątpienia, natomiast w sensie moralnym no, są to ludzie, którzy powinni być wykluczeni. I to jest konkluzja właściwie mojego tekstu, bo ta Norymberga, ten symbol Norymbergi, to nie znaczy, że ja ich wysyłam na szubienicę. Oczywiście nie. Natomiast to są ludzie, którzy... Dobrze by było, żeby światowa opinia publiczna rozumiała, że mają umoczone we krwi ręce. Że ci ludzie powinni być osądzeni po tym, jak kiedyś, mam nadzieję, upadnie ten reżim. Ale ktoś jest osądzony, to zwykle jest i skazany. Tak, ale skazać ich można choćby na więzienie, prawda? Bo są odpowiedzialni za śmierć ludzi. A na pewno trzeba ich skazać na wykluczenie ze sfery publicznej. To my na Zachodzie możemy zrobić już dzisiaj. To nasi alianci w krajach niezaangażowanych w tą wojnę też mogą zrobić, mogą ich wykluczyć z konferencji, spotkań, wykładów i tak dalej. Z zachodnich tak, ale z tej drugiej części świata, z którą my co prawda utrzymujemy normalne relacje, ale zapewne będą przyjeżdżać ja dalej do tych krajów. Ja miałem okazję spotykać tych ludzi, nie konkretnie ich, ale im podobnych, na konferencjach od Pekinu po Stany Zjednoczone. Zawsze byli celebrytami. Do niedawna, no bo to były wielkie gwiazdy telewizji rosyjskiej, Rosja wielki kraj, wielka potęga, mocarstwo nuklearne, etc., etc. W związku z tym ci Rosjanie, ci te wielkie gwiazdy rosyjskiej telewizji zawsze były traktowani jak wyjątkowi celebryci, jak Madonna, jak nie wiem, najważniejsi dziennikarze amerykańscy. Zawsze kręcił się wokół nich krąg ludzi. Myślę sobie, że no ja więcej już nie pojadę na żaden kongres dziennikarski właściwie nigdzie na świecie, gdzie tacy ludzie będą zapowiedzieni. Natomiast pamiętam nie tak dawno temu, tuż przed pandemią, wielki kongres dziennikarski w Almacie, gdzie spotykał się Zachód ze Wschodem, gdzie mieliśmy możliwość otwartego rozmawiania na temat tego, co jest ważne dla dziennikarstwa dzisiaj. Tam ci Rosjanie bywali, ale też bywała masa Amerykanów, Brytyjczyków, była cała sfera dziennikarstwa zachodniego. Myślę sobie, że to jest też apel do nich. Jeśli tacy ludzie mają się na tego typu kongresach w neutralnych krajach pojawiać, to my nie powinniśmy tam bywać. To jest mój apel do nich. Dobrze, ale jest jakaś rzeczywiście formalna droga do tego, żeby załóżmy, że miejmy nadzieję, że ta wojna się skończy wielką klęską Rosji. Na razie bojkot. Na razie bojkot. No tak, ale to bojkot to jasne, ale tu wzywasz do tego, żeby ich
osądzić i ukarać. Przecież Norymberga dla heroldów wojny. Znaczy ja jestem, mam nie tyle prawo, co obowiązek być optymistą. Bo jeśli ktoś stoi przy takich wartościach jak prawda, wolność, niezależność i tak dalej, to ma obowiązek wierzyć w to, że te wartości zwyciężą. Bo jeśli z góry się założy, że zostaną pokonane i obalone, to nasza praca nie ma sensu. Więc jeśli my walczymy o te wartości w Polsce i niekiedy poświęcamy bardzo wiele dla tych wartości, to mamy prawo wierzyć, że te wartości zwyciężą. Ja wierzę osobiście, jestem niepoprawnym optymistą, że te wartości kiedyś do Rosji wrócą. Ale... I ci ludzie wówczas, podobnie jak sprawcy tej wojny, jak zbrodniarze, ci, którzy mają krwawe ręce od zbrodni popełnionych w Buczy czy w Irpieniu, że oni zostaną też osądzeni. Bardzo w to wierzę. To zresztą precedensy na to już mamy. Właśnie chciałem o to zapytać. Czy były takie przypadki na świecie, że dziennikarze, którzy wspierali zbrodnie, bo nie mówimy o dziennikarzy, którzy uprawiali propagandę, bo tych mamy wszędzie bardzo wielu i u nas, i na Zachodzie, i na Wschodzie oczywiście też, ale czy ludzie, którzy wspierali zbrodnie, czyli przestępstwa, czy byli kiedyś pociągnięci do odpowiedzialności karnej za to, że wspierali zbrodnie, które... No były zbrodniami, tak? To się zdarza bardzo rzadko. Przyczynienie się do śmierci ludzi. To się bardzo rzadko zdarza, ale były takie przypadki. Osądzono przede wszystkim autorów propagandy Holokaustu, czyli Streichera w Norymberdze, który był redaktorem naczelnym Sturmera, który był, no wiadomo, jaka to była rola Sturmera w III Rzeszy. No, Sturmer od początku był taką mechanizmem sprawczym antysemityzmu i nagonki na Żydów w Niemczech. Były też przypadki osądzenia zbrodniczej działalności ludzi odpowiedzialnych za antenę radia w Rwandzie, które nawoływało do zbrodni. Pamiętamy to zresztą z filmów o Holokauście, użyję tego słowa, ludności Hutu, a przede wszystkim Tutsi w Rwandzie. Tam takie oni radio, byli propagandyści, byli skazani, tak, stali skazani? Radio, które wyzwoliło tą nienawiść i tą falę zbrodni, nazywając Tutsi karaluchami i tak dalej, i tak dalej. Oni zostali osądzeni częściowo i siedzą w więzieniach. No, zdarzały się też przypadki sądzenia tych, którzy napędzali przypadki nacjonalizm serbski w czasie konfliktu w Bośni. Także te przypadki są, one są bardzo, bardzo rzadkie, co nie znaczy wcale, że w imię wartości, którym my schlebiamy, nie powinno się porównywać tych ludzi, właśnie tych wymienionych tutaj z nazwiska, Kisiliowa z Kabijewą, Simonian czy Sołowiowa, żeby wolny świat kiedyś pociągnął ich do odpowiedzialności za krew, którą mają na rękach. Bogusław Hrabota, Rzeczpospolita, bardzo ci dziękuję. To wszystko ja również, na dzisiaj. Dziękuję. Jeśli podobała wam się ta rozmowa, to zasubskrybujcie mój kanał, albo najlepiej wesprzyjcie na patronite.pl. Dziękuję bardzo, do usłyszenia i do zobaczenia.